Cześć, witam Was serdecznie na kanale Board Games TV. W tym odcinku chciałbym Wam zaprezentować moją osobistą top gier planszowych na Halloween i na tego typu wieczory grozy. Właśnie jeżeli lubicie klimaty horrorowe, lubicie troszeczkę pobać się i lubicie gry planszowe, no to ta topka jest dla Was, więc zapraszam Was serdecznie na materiał. Moi drodzy, moją topkę zaczniemy od Krwawej Oberży. Krwawa Oberża to jest tytuł dla takich fanów gier ekonomicznych z klimaty. Tutaj tematyka jest dosyć ciężka, bo mamy tutaj motyw okradania, mordowania i ukrywania zwłok, więc nie wszystkim może to podejść. Ale przedstawiony świat Krwawej Oberży jest fajnie opisany, zabawny i groteskowym humorem. Gra ma bardzo proste zasady, przejrzyste i zajmują one dosłownie 5 minut w wytłumaczeniu i rozrywka idealnie wpisze się na właśnie takie jesienne wieczory. Kolejną moją propozycją jest gra Horror Warham. Gra Horror Warham jest przeznaczona nie tylko dla fanów mrocznych opowiadań Lovecrafta, który słynie właśnie z tego świata, ale również dla wymagających graczy, którzy lubią trudne wyzwania. Ta planszówka spuszcza naprawdę łomot wszystkim, naprawdę ciężko tutaj w tą grę grać, naprawdę trzeba się tutaj sprężyć. Jest to gra kooperacyjna, więc tutaj badacze, w których gracze się wcielają, muszą współpracować i muszą się mieć na baczności, by ten przedwieczny nie powstał, nie obudził się ze snu i nad światem nie zapanował mrok, chaos i potwory. Także naprawdę bardzo fajny tytuł. Trzecią propozycją jest Zombie City Czarna Plaga. Rozgrywka została stworzona w stylu kooperacyjnym jak wcześniejszy tytuł i przeznaczona jest dla 1 do 6 osób. Naprawdę więc w dużym gronie możemy w tę grę zagrać. W tej grze będziemy musieli pokonywać zwygłodniałe zombie i ujść z życiem, jeżeli chcemy w ogóle wygrać tą grę. Mechanika gry jest ciekawie wymyślona, sprawia, że gra jest płynna, nie dłuży się i te zasady nie są jakieś tak skomplikowane, więc łatwo je można wytłumaczyć. Gracze będą koncentrowali się właśnie, będą kontrolowali jednego z tych 6 śmiałków i świat rozgrywki jest fajnie wykreowany w stylu takiego fantazy i naprawdę to dodaje fajnego klimatu. My naprawdę polecamy. Czwartą propozycją w mojej topce jest troszeczkę lżejsza gra, bardziej familijny tytuł, ale też z tematyką zombie, więc jeśli lubicie zombiaki, warto się tej grze przyjrzeć. Jest to Zombie 15. Również jest to gra kooperacyjna, w tym, że w tym grze przyjdzie nam spełniać różne misje, na które mamy dokładnie 15 minut. Tak, mamy 15 minut, ogranicza nas czas, więc musimy się tutaj streszczać i wspólnie współdziałać. W grze wszyscy w mieście zamienili się w zombie, a my musimy jako osoby, które przetrwały, pomagać innym, walczyć z tymi hordami i nie dać się oczywiście zabić. Szybka, przyjemna gra o likwidowaniu zombie. Polecamy serdecznie. Ostatnią moją propozycją jest gra Straszny Dwór. Jest to gra dla tych najmłodszych graczy, którzy lubią też troszeczkę poczuć dreszczyk grozy. Jest to klimatyczna gra właśnie dla dzieci, gdzie miasto opanują duchy i my musimy pokonać te duchy wspólnie, razem, czyli też jest to gra kooperacyjna, więc tutaj dzieciaki grają razem. Nie ma jednej osoby wygranej ani przegranej, albo wszyscy wygrywamy, albo wszyscy przegrywamy, więc to jest myślę, że idealny dla dzieciaków. Gra ma bardzo prościutkie zasady, szybka rozgrywka, to największe plusy tej gry. W grze musimy po prostu postarać się przechytrzyć duchy i muszą dzieciaki się troszeczkę nad tym dopracować, pomyśleć. Myślę, że to jest bardzo ciekawa gra. Dobra propozycja właśnie dla rodzin, dla dzieciaków, które właśnie lubią troszeczkę dreszczyku grozy i lubią takie klimaty. My naprawdę serdecznie polecamy. To były moje top 5 gier planszowych na Halloween i nie tylko, no również na inne wieczory dla osób, które lubią troszeczkę klimaty grozy. Myślę, że pokazałem Wam różne
gry z różnymi mechanikami, w różnej poziomie trudności dla różnych grup graczy. Od graczy zaawansowanych po najmłodszych graczy. Myślę, że każdy z Was znajdzie coś tutaj dla siebie. Mam nadzieję, że Wam pomogłem w jakimś wyborze. Jeżeli macie jakieś swoje propozycje, zapraszam Was serdecznie. Napiszcie to w komentarzu. Oczywiście zasubskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek, zalajkujcie. No i oczywiście do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.